Dotarliśmy do takiej barki. Będziemy się przeprawiać, bo zaoszczędzimy 20 km. I zobaczcie, bilet 4000, czyli 30 groszy za dwie osoby. Jestem tutaj z Manuelem i będziemy się przeprawiać tam, na drugą stronę. A to jest taka wietnamska wieś. No i tak to na spokojnie wygląda wszystko. Tutaj raczej sami ludzie lokalni, a tutaj jest mój sprzęt, moja maszyna, którą wypożyczyłem. No i lecimy na dwa dni na wycieczkę w deltą Mekongu. A tu przypływa barka. Wszyscy już są naszykowani do wjazdu. Taką będziemy się przeprawiali. Udało się wjechać na barkę i jak to teraz wygląda na takiej barce, zobaczcie. Tu wjeżdżają samochody, one stoją z jednej strony. O, tu pan Sofa. A po drugiej stronie stoją motocykle. Bilet kosztuje 30 groszy, 40, tak jak powiedziałem. Okazało się, że 4000 za osobę, czyli 18 razy, no może trochę więcej, może 65 groszy. No i będziemy się przeprawiali. A zobaczcie tutaj, tego mi się nie znudzi. Zobaczcie, jaki pani ma fajny kapelusz z tyłu. Się nie znudzi. A tam lecimy na drugą stronę się przeprawiać. A tutaj maszynownia i silnik pracuje. Z łatwym dostępem. A tu Manuel nagrywa, to się wyróżnia. Udało mi się spotkać pana i powiedziałem Polska i what's the name? My name is Nam. Nam? Yeah. A kto z Polski? Lewandowski? Lewandowski. Puszczamy port. Tutaj sobie z panem rozmawiam. Bardzo fajnie. Zna Polskę. Zna Lewandowskiego. Nazywa się Nam. Bardzo mili ludzie, muszę powiedzieć. Fajnie, fajnie. Ciekawe, gdzie tu się cumuje. Czy on w te trawy wpłynie tutaj? Zobaczcie, wpływamy w trawy. Dobra, udało się przejechać. Bardzo super, w ogóle nie czekaliśmy. A teraz wsiadamy na motory i lecimy do pagody, która jest 26 km stąd oddalona. Spróbujemy tam dojechać, a potem to jest pierwsze miasto, a potem drugie miasto, które jest miastem docelowym, no i zobaczymy, co się zdarzy po drodze. A tutaj jedziemy i chciałem wam pokazać, jak rosną smocze owoce. Zobaczcie, to są drzewa smoczych owoców. A tu jest kwiat smoczego owoca. A tu już jest gotowy mały smoczy owoc, który zawiązał się. I zaraz spróbuję znaleźć takie, które już są czerwone. Mam, tutaj na tej części pola są czerwone. Zobaczcie, ile smoczych owoców. Tam jakieś pospadały. A tutaj przy drodze zebrane, gotowe do sprzedaży. Zobaczcie, świeżutkie, zebrane prosto z drzewa. U nas mega drogie. A tu świeże jeszcze soki lecą. Ciekawe, w jakiej cenie. Pan przyszedł, dał worek. Trzeba kupić. Bo już podniosłem.
That's it. Okazało się, że musimy kupić więcej. Cały worek dragon fruitów mamy. Cały worek dragon fruitów. Ciekawe, ile to kosztuje, ale pan był... Nie mogliśmy odmówić, bo to właśnie hurtem kupuje albo chciał więcej sprzedać. How much? No. No money? No money. Thank you so much. Słuchajcie, za darmo dostaliśmy te owoce smocze. Niesamowite. Come on! Zatrzymaliśmy się napić się trzciny cukrowej. Ja toaletę chciałem i znowu mnie wpuszczono do swojego domu i tutaj mam toaletę. Tu wracam już, tutaj hamaczek, tutaj pani coś obiera, babcia. Tutaj jest mieszkanko, a tu biznesik. Jakiś sklep, coś sprzedają, coś gotują. Kot wietnamski, a pani tutaj kręci ręcznie, zobaczcie, jak ręcznie kręci sok z trzciny cukrowej. Ma takie, it's okay. Ma takie, o, taką trzcinę i to suche jest, nie suche jest, suche, mokre w środku, o, i przeciąga, wychodzi, a gdzie leci sok? Sok pewnie gdzieś, a tu leci sok, zobaczcie, a tu leci sok i bardzo zdrowy sok z trzciny cukrowej. Taki worek dostaliśmy owoców smoczych, zupełnie za darmo, zobaczcie, a teraz sobie będziemy jedli po jednym. Nice lunch. Panie pozwoliły mi umyć tutaj smoczy owoc, w tym, tutaj sobie myję, dała mi nóż, talerz i będziemy jedli. Zobaczcie, są takie czerwone w środku. What's the taste? Very good. A little bit warm from the motor. But very good. A little very bit. Fresh. Yeah, fresh, right? Fresh from the field. From the field. Bardzo słodkie, swoich spróbowałem. Jemy, pijemy i lecimy dalej w podróż. Na jedzenie, na picie, ruszamy dalej. Dojechaliśmy, spróbujemy się rozejrzeć, zostawić motory i zobaczyć, co tutaj będziemy mogli znaleźć. Okablowanie w Azji. Już raz wam pokazywałem, ale pokażę jeszcze raz. Jak spaghetti powiązane. Pierwszy taki. I tu jest napis, udało mi się przetłumaczyć, natrioma jest wspaniała. No idziemy dalej. Tam zobaczyć tego Buddę. Od dali, pogoda jest świetna. Wchodzę do kompleksu. Pan śpi, nie będę mu przeszkadzał, a tutaj kompleks świątyń.
drzewo jackfruta. Pokazywałem te owoce wielkie, takie żółte po rozkrojeniu, a tak rosną właśnie na takich drzewach. Nie bij w bęben. A tu świeże banany. Prosto z drzewa. Jeszcze zielone. Skończyliśmy zwiedzać. Bardzo fajnie to wyglądało. Wychodzimy. Strasznie gorąco jest. Idziemy coś zjeść, ochłodzić się w restauracji. I będziemy atakowali dalej. Do przejechania mamy kolejne 100 km. Ponad 100. Także jakieś 2-3 godziny jazdy w tych warunkach. Zobaczymy, co po drodze znajdziemy. Przejechaliśmy przez ten most i przyjechaliśmy tutaj zobaczyć, jak woda wygląda i zamoczyć stopy w wodzie. Xin chào. No taka, powiem ci szczerze, że trochę brudna ta woda. No ale to jest taki specyfik tutaj, tych, po moście trochę trzęsie. No zobaczcie, tak to wygląda. Taka brudnawa. Pan mi pozwolił wejść na łódkę. A tutaj ryby, zobaczcie. Jest ta woda leci, ona jest natleniona. Panowie tutaj pilnie pracują, żeby to było natlenione. A tu są ryby. Do restauracji. Wyłowione być może z jakiegoś innego. O, zobaczcie. Pan nawet wyciągnął mi. Ale wielkie. Jakie ogromne. Zobaczcie. Jak trzy moje ręce. Dziękuję bardzo. Wow. Ale wielkie. Ogromne. Podjechaliśmy do takiego miejsca, jest 14 tysięcy dongów za dwie osoby i jedziemy kolejną barką. Zobaczcie, jaki opalony jestem. Zakrywam. No, dojechaliśmy tutaj do kolejnej barki. I muszę powiedzieć, że fajna taka przeprawa przez tą deltę Mekongu. Tutaj są jackfruty na drzewach, tutaj czekamy na swoją barkę. Ja idę po trzcinę cukrową, po napój z trzciny cukrowej, bo jest strasznie gorąco, słońce po prostu wali. Pomimo, iż jest sezon deszczowy, to widać, że tutaj zupełnie nie ma w tym momencie. Trafiliśmy, no można powiedzieć, że bardzo dobrze, bo pogoda jest naprawdę genialna. Tu są kasy, a przed każdą z takich barek jest taki mały parę stoisk sklepów. O, tu widzicie. I ja tutaj idę sobie kupić sok z trzciny cukrowej. Jest tutaj. Ja tutaj mamy motor, który pan sobie przerobił sam. Dospawał sobie ramę. Jest mnóstwo takich przeróbek, które zrobił po prostu pod siebie. Jesteśmy na barce. Wieje strasznie. Stajemy jak możemy.
I teraz będziemy przepływać, teraz będziemy jechać. Pójdę tam na górę, zobaczę, może jest jakiś fajny widok. Deutsch ist besser als Michaels Vietnamesisch. Aber das, man kann nicht laut sagen. Kann man. No i na drugi brzeg płyniemy, a tam płyniemy. Dojeżdżamy, dopływamy. Chillaxing. Wsiadam na motor i ruszamy. Kupujemy duriana, takiego wielkiego, będziemy jedli na dwójkę, dojrzałego. Wygląda super. Piłuję wzdłuż tych linii. To jest ekstra, to jest super. Jak się to wyjmuje. Jak mózg wygląda. Dobrze, to zjemy duriana. Ja już wam pokazywałem, jak jem duriana, jak smakuje. W Hoi An jadłem. Smakuje naprawdę świetnie. Zjemy i ruszamy dalej w drogę. Przyjechaliśmy na stację benzynową. Jest znak stacja. Przyjechaliśmy i takie coś zostaliśmy. I się zastanawiamy, gdzie to paliwo sprzedają. A sprzedają tu. Tylko źle znak postawili. Tankujemy paliwo. Taka stacja. Ciekawe, po ile waha jest. 27 990 benzyna, 95. To ile to jest? 27 tysięcy, zaraz wam przeliczę. 5,25 za litr. 5,25 za litr, a u nas jest teraz 6,50, prawie 7, z tego co słyszałem. A do takiego motorka połowę miałem baku i zatankowałem za 70 tysięcy. Czyli no jakieś, nie wiem, 6-7 zł. Nie. Co ja mówię? 70 tysięcy, czyli 30 razy, no to jakieś 12-13 zł kosztowało tankowanie. I kolejna barka. Czyli jedzie się, droga prosta, ładna, jedzie się. I dojeżdża się do takiej rzeki, gdzie nie ma mostu i barka chodzi. Tylko trzeba kupić bilet, czekać w kolejce, a to co chwila jeździ. Ani się zdenerwowała. Wyjeżdżają. Tutaj zobaczcie panią, to jest tepkowe 100% zakryte. Skarpetki, spodnie, długi rękaw, zobaczcie jaka maska zakryta i rękawiczki zimowe. Dlatego, że ludzie nie chcą być opaleni. To się kojarzy z biedotą, z pracą w polu. Arystokrata ma skórę blazą i nie lubią się opalać. I takie częste obrazki obudowania się widzi, nawet mają specjalne sukienki, żeby jeździć i żeby się nie opalić. Wjeżdża się motorami, tu gdzie normalnie powinni stać. I trzeba było wjechać, ja też tutaj wjechałem, a teraz chcę iść gdzieś tutaj na górę, ale przedrzeć się bardzo ciężko. No to jesteśmy na barce, dopływamy za jakieś 10 minut do drugiego brzegu. Lecimy potem 37 km do miasta Cap Thai. Napiszę, jak się nazywa miasto.
i tam logujemy się do hotelu, będzie godzina około 5-6. Bierzemy prysznic, jemy coś i idziemy spać, bo jutro o 5 rano wstajemy i zaczynamy wycieczkę o 5.30. No to co sprzedają? Krewetki rzeczne takie. Rzeczne krewetki z takimi, zobaczcie, z takimi szczypcami niebieskimi. Niebieskie szczypce mają. Bardzo dobre mięso. A ja się tutaj zatrzymałem nie bez kozery. Nie wiem, czy będę mógł tutaj przejść, ale zobaczcie. Tu są, może z tamtej drugiej strony. No, zobaczcie, pola ryżowe. Chciałem się zatrzymać i wam to pokazać, jak to wygląda. Bardzo ładnie. Ciekawe, czy jest tutaj wejście. Nie uda mi się tutaj wejść. Nie uda mi się tutaj. Wam pokazał, jak to wygląda. No ale zobaczcie, ryż rośnie, wsadza się go w wodzie, on jest okopany. Tu jest rów, tu jest podmokły teren, wszystko ten. No i potem się go zbiera, wyrywa i przy korzeniach są ziarnka ryżu, które się potem odsiewa, gotuje i z tego powstaje nasze ryżowe dania, z tego powstają. No bardzo fajnie to wygląda. Stoję tutaj przy drodze trochę niebezpiecznie. Trąbią na mnie, ale sielanka. Dobra, lecimy dalej. Zatrzymaliśmy się i wchodzę na pole ryżowe. O, tu jest ścieżka. Wejdę zaraz na pole ryżowe. Idę. Chyba mnie nikt nie zatrzyma. Zobaczcie, ile tu wody na tym polu ryżowym jest. To wszystko stoi w wodzie, ten ryż. Tam pan coś sypie. Chodzi i sypie. Zobaczcie, do pasa ma wodę. To błoto tutaj jest do pasa. Ja tu nie wejdę, ale to wszystko stoi w wodzie. Zobaczcie, głęboka kanał, taki rzeka irygacyjna. Wszystko jest tak zrobione, żeby stały poziom wody był utrzymywany. I teraz wyobraźcie sobie, że Amerykanie idą przez te pola, a oni tutaj w tej wodzie mogą spokojnie miny powkładać, wszystko powbijać. Przecież to się nic nie da zauważyć. To jest po prostu, człowiek brodzi w takim nie wiadomo czym po pas, tak jak ten facet, on w krótkich spodenkach idzie. I tutaj można wszystko tutaj być. No fajnie, chciałem zobaczyć takie pola ryżowe i odhaczam z listy. Lecimy dalej. W dniu dzisiejszym 4. przeprawa, pani sprzedała nam bilety, jesteśmy na kolejnej barce i płyniemy już docelowo do miasta, które jest 9,6 km, prawie 10 km stąd, no i tam będziemy sobie coś ogarniać do jedzenia i odpoczywać. Jest godzina 17 za 8, płyniemy tam na kolejnej barce, 4. już dzisiaj. Zobaczcie, jak się opaliłem. Masakra, takie słońce było.
Wieje trochę, nie wiem czy będzie dobrze słychać. Natomiast zobaczcie, wszyscy się motorami ustawiają. Kolejka. My tam z przodu już wycwanieni, chociaż w słońcu. Będziemy jechali 20 minut w hotelu, jedzenie, potem na mieście i tyle. I koniec dzisiejszego dnia i czekamy jutro na pobudkę. Przyjemni ludzie, lokalni. Jestem już w pokoju, przyjechaliśmy, dotarliśmy do hotelu, taki pokój, o, umywaleczka, łazienka, łóżka, no niestety nie było jednego dużego, podwójne złącze i taki, o, proszę, jakaś szafeczka, woda i taki widok za oknem na miasto. A tutaj pan chilluje, a tak za 80 zł, taki pokój. Bez śniadania. No, to tyle. Ciężki dzień. Idziemy na miasto zjeść coś. Może pójdziemy na masaż. Wstajemy rano, 5:30. Jedziemy na wycieczkę. Zacznę nagrywać wtedy.